PiS się ogłasza jako taka esencja polskości, prawda? Że oni są tacy polscy arcypolscy, z dziada pradziada, wszystkie cechy Polaków mają. No to prawda, ja pamiętam, nie wiem, znacie taki stary dowcip, jak diabeł złapał Ruska, Niemca i Polaka i mówi: słuchaj, każdemu z was obetnę głowę, tu macie po dwie kulki, macie coś z nimi zrobić, zamykam was w pokoju 2 na 2, za godzinę przychodzę, jak mnie ktoś zadziwi, to nie obetnę mu głowy. Wchodzi Ruski, żongluje kulkami. Ścinamy głowę! Wchodzi Niemiec, co zrobił? Kulkę położył na kulce. Diabeł mówi: no niezłe, ale ścinamy głowę. A Polak miał dwie kulki w małym pomieszczeniu, jedną zgubił, a drugą zepsuł. To jest prawdziwy PiS, no, proszę państwa. No. To są majstersztyki inteligencji, naprawdę. Zbudować sobie system, który samemu się spieprzy, łamiąc prawo, narażając Polskę, swoje dzieci, wnuki, prawnuki, a nawet dziadków na to, żeby się z nich śmiali. No, chłopaki, i jeszcze nawet to nie jest burdel. No, to ja już nie wiem, czego wam życzyć, naprawdę. Reset obywatelski.